Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Do Medjugorja pojechałem właściwie bez żadnej mojej zasługi. Najpierw może duchowo, bo tak jak kiedyś wspomniałem, na parkingu w Wenecji, gdy jechaliśmy do Rzymu, zaczęli nam opowiadać o Gorie, Pielgrzymi z Francji i podzielili się właśnie swoją radością. Widać to było po ich twarzach, że, że coś bardzo głębokiego przeżyli. A później w Krakowie spotkałem pewnego pana, idąc w stronę rynku z naszego domu zakonnego, z ulicy Pijarskiej i zaczął mnie tak przynagle, że powinniśmy jechać do... Do Gorie. ja mówię, dobrze, no to jedźmy. No i uzbieraliśmy, zebraliśmy się w jakąś małą grupę i pojechaliśmy. Co najważniejszego, no myślę, że Meczegorie to jest obecność Matki Najświętszej. Ojciec Lawko później powie, że ludzie tam dlatego się tak spowiadają, bo... Wchodzą w obecność Matki Bożej, Królowej Pokoju, a Matka Boża przychodzi z wielkim darem miłości. Tak przypominam sobie też takie oręcie, wiele jest tych zapomnień, napomnień i, i takich, że bardzo nas kocha i pragnie, żebyśmy się zbliżyli do jej serca. Niedawno przeczytałem takie oręcie, w którym ona mówi, drogie dzieci, bardzo was kocham. I spalam się z miłości do Was. I myślę, że tam właśnie ludzie doświadczają, jak Matka Boża spala się z miłości do nas. I, pod, powiem, i, i, i doświadczają tej miłości, dlatego nie boją się iść do spowiedzi. Nieraz może latami odkładali, a teraz tam idą. No i zaczynają. Kochać Boga, zaczynają kochać rozmowę z Bogiem, zaczynają kochać modlitwę, bo my żyjemy w walce duchowej i wiadomo, że jak ktoś latami się nie modli, to to ma bardzo dużo w sobie blokad. A kiedy tam się znajdzie w tym miejscu, tej jakiejś szczególnej obecności Matki Bożej, jej błogosławieństwa, jej miłości, nagle te przeszkody odchodzą i zaczyna się... Zaczyna się modlić, zaczyna myśleć, chce mieć czyste serce, idzie do spowiedzi. Zaczyna też czytać oręcia, czytać Pismo Święte. No i może warto też zobaczyć, że Matka Boża tak pokierowała, tak zaplanowała, że to takie trzy główne, w Mecigorie są takie trzy miejsca. Kościół, świątynia, Następnie góra objawień i góra krzyża. I kiedy ludzie wspinają się na tą górę objawień, na górę krzyża, to coś się też dzieje, jakby całą swoją osobą i duchem i ciałem zaczynają przeżywać. Kiedy y, wtedy pierwszy raz się znalazłem na górze objawień, zobaczyłem tam bardzo dużo krzyży. Oczywiście nie było wtedy figury, nie było, nie, nie było tego krzyża, który jest, był taki prosty krzyż, ale było bardzo dużo krzyżyków, zrobionych z kamieni, ułożonych z gałązek, z roślin. A więc ludzie przybyli tam, przynieśli tam swoje życie, ale już wtedy jakby wiedzieli, że rozwiązanie ich problemów to jest męka Pana Jezusa na krzyżu. Tak, bo Medjugorje to jest msza święta, to są nabożeństwa wieczorne, pod wpływem oręci zaczęto właśnie przygotowywać się też do mszy świętej przez dwie tajemnice różańca, przez modlitwę do Ducha Świętego, później przeżywanie mszy świętej, później po mszy świętej modlitwa o uzdrowienie. Niedawno przeczytałem takie oręcie, w którym Matka Boża w uroczystość zwiastowania pańskiego, a więc bardzo w dzień bardzo radosny, Powiedziała, drogie dzieci, weźcie w ręce krzyż. Wpatrujcie się w rany pana Jezusa. Rozważajcie rany pana Jezusa. Proście o uzdrowienie waszych ran, które nosicie w sobie w skutek własnych grzechów i grzechów waszych rodziców. I tam właśnie po Mszy Świętej jest zawsze modlitwa uzdrowienia ducha, duszy i ciała. I my w tym wszystkim uczestniczymy i doświadczamy bliskości Boga, Jego miłości, wstawiennictwa Matki Najświętszej i doświadczamy pokoju. Bo nie ma pokoju bez miłości, bez nawrócenia, bez przebaczenia, bez spowiedzi, bez postu. No i wreszcie może trzeba też zobaczyć, że kiedy znajdujemy się w obecności Boga, znika ten świat, który, nie, który w jakiś sposób e, oddziałuje na, na nasz umysł, na nasze serce, na naszą wolę e, i w jakiś sposób nami rządzi. I tam nagle to wszystko jakby ustępuje. To jest trochę tak, jak Wicka opowiedziała. W wywiadzie z ojcem Janką Bubalą, to było w pierwszych dniach, że właśnie milicja ich zabrała do samochodu. Wtedy ojciec Janko właśnie w rozmowie z wicką mówi, no to wtedy na pewno nie mieliście objawienia. A wicka mówi, mieliśmy. A jak to możliwe? Gdzie? W samochodzie. W samochodzie? Tak, ale to samochód jechał czy, czy stał, nie wiem, jak to nie wiem, no nie wiem. Bo wtedy wszystko znika, nie ma samochodu, nie ma ludzi, jest tylko Matka Boża. I, i widzka powiedziała, gdyby teraz Matka Boża przyszła, wszystko znika, jest tylko Ona. I my oczywiście nie doświadczamy takich objawień, ale tam znajdując się, będąc w tej przestrzeni, w tym czasie, w obecności Boga i Maryi, i możemy doświadczać tego, o czym Matka Boża mówi, wzywając do modlitwy sercem, że jakby to właśnie wchodzimy w ten nadprzyrodzony wymiar i to jest wielki dar. Amen.